między wami, lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich, bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Dzień 18 października 2015 roku przejdzie do historii w wyjątkowy sposób. Zapiszę złotą kartę ten dzień dzisiejszy, nie tylko z racji, że trwa synod o rodzinie, o małżeństwie, synod biskupów w Rzymie, ale przede wszystkim dlatego, że w tym dniu dokonuje się wyjątkowa w dziejach całego Kościoła kanonizacja jako przykład dla każdego małżeństwa, każdej żony i męża. Kanonizacja, czyli ogłoszenie świętymi Zeli i Ludwika Martin. Dzisiaj Ojciec Święty tego dokona. Jest to fakt wyjątkowy, którego nie było od początku Kościoła, że małżeństwo razem, jednocześnie on i ona zostaną ogłoszeni w jednym akcie przez urząd Kościoła jako święci na ołtarze. Do tej pory, widzisz, były takie kanonizacje, beatyfikacje oddzielnie. Mąż, oddzielnie żona, świętymi, błogosławionymi, ale dzisiaj jest ta kanonizacja, która wzbudza zainteresowanie całego Kościoła w sposób wyjątkowy. Nigdy nie było czegoś takiego. Co chce Bóg ci pokazać? Że małżeństwo to droga do świętości. Razem. Razem. We dwoje. Świętymi. Jako przykład. Jako wzór pokazuje nam Kościół dzisiaj to małżeństwo, które żyło razem w małżeństwie tylko 19 lat. Tak krótko, ktoś by powiedział, bo za niektórymi z was jubileusze już 30 lat, 40 i 50. Oni przeżyli we dwoje tylko 19 lat. A jednak ich miłość, nadzieja, rozwój wiary, związek z Bogiem i to wszystko, co przeżyli, wpłynęło na osiągnięcie świętości. On był zwykłym zegarmistrzem, ona krawcową. Mieli 9 dzieci. Przeżyli także cierpienie związane ze śmiercią dzieci. 4 zmarło. Przeżywali ten ból, jak wszyscy rodzice, gdy umiera dziecko. Żona Zelia zmarła pierwsza. Zachorowała ciężko. Przeżywała tą chorobę z Chrystusem, ofiarowała wszelkie bóle Bogu, odeszła do wieczności.
Ludwik pozostał, opiekując się 5 córkami. Z czasem i on ciężko zachorował, sparaliżowany, leżący w łóżku. Córki opiekowały się nim. 3 wstąpiły do zakonu. Wśród nich jedną była święta Teresa z Lisieux, którą znamy jako Mała Tereska. Ludwik w czasie choroby, w modlitwie trwając, ofiarując Bogu każdy dzień, stawał się dla tych właśnie córek, które się nim opiekowały, wielkim znakiem Chrystusa cierpiącego, Chrystusa żyjącego. Tak potem opisywały swojego Ojca w chorobie, który znosił ten krzyż w zjednoczeniu z Chrystusem. Oto to małżeństwo, które dzisiaj Kościół nam przedstawia jako nie tylko przykład wierności, miłości, wzajemnej troski, zmagania o pracę, zmagania o dom. Żyli na początku w skromnym pokoju, wynajętym potem mieszkaniu przy zakładzie zegarmistrza. Z czasem dopiero uzyskali dom rodzinny, w którym przebywali. Dbając o wszystkie powinności swojego życia, osiągnęli świętość. Proste, zwykłe życie. Ale od początku kierowali się wiarą. Gdy Zelia poznała Ludwika na moście, to nie był przypadek, bo od razu w sercu modliła się, rozmawiając z tym nieznajomym, i odczuła głęboki głos we wnętrzu, w którym Bóg powiedział jej: to jest ten, którego wybrałem dla ciebie. I on odczuł to samo powołanie, powołanie w Bogu odkryte i w Bogu realizowane. I tak poprzez Eucharystię, wspólny różaniec, modlitwę małżeńską, rodzinną, oni każdego dnia w kochającej się rodzinie stawali się świętymi. Przeżyli w 2008 roku w Rzymie beatyfikację. Razem jako małżeństwo zostali rozpoznani i ogłoszeni jako błogosławieni, a dziś 18 października 2015 roku papież Franciszek ogłosi ich świętymi w sposób wyjątkowy, by pokazać każdemu małżeństwu, że świętość jest dostępna dla każdego małżeństwa bez wyjątku, że świętość jest w zasięgu ręki. Może twoja żona czy twój mąż już jest w wieczności, tak jak to było w przypadku Ludwika i Zeli, ale idź dalej drogą uświęcenia, bo on przeżył nie tylko małżeństwo, ale widzisz także czas, gdy był wdowcem. Ale na tej drodze zawsze oddany Bogu, choć bardzo przeżywał jako wdowiec, cierpiał po stracie żony. Módlmy się dziś w tej Eucharystii za wszystkie małżeństwa, za wdowy, za wdowców. Módlmy się o świętość, aby poprzez modlitwę, sakramenty nie bali się naśladować Chrystusa na wzór błogosławionych i świętych
małżeństw, aby być świętymi, do czego zaprasza Chrystus. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Amen.